Dobry wieczór, kochani. Dobry wieczór, dobry wieczór. Witajcie. Poczekamy, aż będzie nas troszkę więcej i rozpoczniemy. Cześć, Daniel Cuber, witaj. Krzysztof Pytel, witaj. Daniel Kokosz, siemanko. Katarzyna Wojciechowska, witaj Kasiu. Magda Chyla, witaj Madziu. Krystian Szczepański. Sebastian Kuczmarski, dobry wieczór Sebastian. Dobry wieczór Darek Bubak. Dobry wieczór Ciszewski. Robert. Michał Rękas, witaj. Patryk Kędzior, dobry wieczór. Paweł Ciurkowski, witaj Pawle. Dzięki za pozdrowienia z Florydy, Martin Nogiec, Seweryn Michalski, witaj, Marzena z Dziusiuk, Dasiuk, przepraszam, z Brukseli, witaj Marzenko, Łukasz Maślanka, Joe Gels, witam i pozdrawiam Ostrów, Michał Bielański, dziękuję Michale za pozdrowienia z Warszawy, Bartek Wróblewski, Jacek Stencel, cześć Jacekus, Bowalder, Jasieniuk, ach, Jasiek Puchalik, dobry wieczór. Dawid Fidut, Patryk Skorupski, Jakub Rzepski, siema. Dzięk Kot, a ja? No jesteś Dzięk Kocie. Jakub Galik, dobry wieczór. Dziękuję za pozdrowienia ze Stanów. Krystian Okrój, Mikołaj Serwiński, dziękuję za pozdrowienia z Konina, wzajemnie. Michał Megilton, Witalii Kołodziej, dobry wieczór. Mateusz Wilk, dzięki, pozdrowienia z Katowic. Klaudia Kacprzyk, witaj i dzięki z Manchesteru za pozdrowienia. Przemek Wolak, Filip Buda, witaj, witaj mistrzu Filipie. Grayson, dzięki za pozdrowienia z Jastrzębiu Zdrowiu, was serdecznie w Jastrzębiu pozdrawiam. Michał Bednarczyk, dobry wieczór. Michał Kaczmarczyk, siemka. Jola Bojarowska, Adrianna Zagdańska, Robert Kanciak, pozdrawiam, pozdrawiam Robciu, Adam Adamik, Krzysztof Kanciak, Robert Kanciak, to już pozdrawiałem, witaj, witaj, witaj. Witam was kochani, 2,5 tysiąca ludzi, czas zaczynać. Pozwólcie, że na początek powiem kilka rzeczy od siebie, a później będę odpowiadał na wasze pytania. Oczywiście mam pełną świadomość tego, że na moim profilu jest od cholery hejterów i ludzi zapatrzonych, tak w Platformę Obywatelską, jak i w PiS, czy PO, i SLD, a nie daj Boże w Palikota. Muszę wam powiedzieć, bo to narzędzie od niedawna istnieje do komunikacji takiej online'owej. Muszę wam powiedzieć, jak było jeszcze z tą sprawą Lexusa. No, jak każdy szef, tak i ja mam i miałem pracowników i mój pracownik Łukasz przyjął samochód od pani Anny Szereszewskiej. Pani Anna Szereszewska na co dzień mieszka w Nowym Jorku. No i sytuacja miała się tak, że ta pani przyszła ze swoim ojcem, mówi: panie Zbigniewie, ja na stałe mieszkam w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, tam pracuję. No i wie pan, no i już tutaj stoi czas jakiś długi w innym autokomisie nasz Lexus, którego żeśmy sobie zaimportowali do Polski wraz z trzema innymi jeszcze samochodami. No i tam się to auto nie sprzedaje, a to tata mieszka z tyłu w blokach za pańską firmą, tak tłumaczę Łukaszowi, bo ja tej pierwszej rozmowy nie prowadzę. No i bardzo pana prosimy, by pan to auto przyjął tutaj w komis, a ja nie mam, to było jedyne auto w komis, bo ja nie mam samochodu w komis, wszystkie samochody, które stoją na moich placach, te używane i nowe, to są auta kupowane przed płatami z Athlona, General Electric i tak dalej, z Francji, Belgii, Niemiec. Po kilku dniach ta pani mówi, że musi pilnie wracać do Stanów, że ona chętnie podpisałaby umowę zbywczą tego auta, czyli nie komisową, a umowę kupna-sprzedaży. No i jak będzie we wrześniu, to odbierze sobie za ten samochód pieniądze. To auto jedzie do Paryża. Pod Paryżem strzela w tym samochodzie skrzynia biegów. Okazuje się, że auto jest raz, że po wypadku, dwa po powodziowe. I mój kolega z Kolbuszowej, pewnie wszyscy Dawida z Kolbuszowej znacie, kto akurat jest z Podkarpacia, przywozi mi z Paryża to auto do Podrzeszów, do Kolbuszowej. Wtedy ja zawiadamiam
tą panią byłą właścicielkę, no bo przecież właścicielem stan formalno-prawny była już nasza firma, i mówię, że auto jest popsute, że chcielibyśmy renegocjacji ceny. Ale pani w międzyczasie powiada, że w tamtym komisie, gdzie auto stało bardzo, bardzo długo, trafił się klient, który wcześniej oglądał i ona chce je natychmiast odebrać. Mówię, no nie da się odebrać, bo raz, że auto pani sprzedała, dwa, że myśmy też je sprzedali, a kłopot w tym, że się popsuło. No i kochani, i ta pani Anna Szereszewska, ja, żadna tajemnica, samochód sprzedaję panu Darkowi Samulskiemu z Łap pod Białymstokiem. I Darek to auto naprawia, bo on zajmuje się profesjonalnie amerykańskimi autami. Darek to auto naprawia i wystawia do sprzedaży, ponieważ auto też nabył, płacąc za nie normalnie cashem, no to wystawiły bez zakrycia tablic rejestracyjnych. Pani Anna Szereszewska z ojcem Janem Szereszewskim. Jan Szereszewski, jak się okaże, później, jest byłym funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa, odpowiadał za pocztę niejawną wojskową. Znajdują to auto w Otomoto, no i dzwonią na policję, że samochód został skradziony spod domu, że zobaczyli go, że zobaczyli ten samochód na ogłoszeniach, no i umówili się ze złodziejem na test w salonie Toyoty w Białymstoku. No i tam, proszę Państwa, dochodzi do, Darek tam przyjeżdża, zresztą z żoną, do tego salonu i pod tym salonem policja z Białegostoku ich normalnie jak złodziei no wyciąga z tego samochodu. No okazuje się, jak Darek daje dokumenty, że auto nabyło ode mnie, ja zaś okazuje, że ja auto formalnie nabyłem. No i kochani, 29 grudnia 2011 roku zapada wyrok uniewinniający, mimo że ja tutaj konkretnie, no nie miałem styczności, ja jako Zbigniew Stągacz, z taką błahą sprawą jak przyjęcie kupno auta. Stawiam te zarzuty mi, dochodzi do uniewinnienia. I ten wyrok się ostaje. I następnie wyrok prawomocny uniewinniający, zostałem wzruszony. Po tych moich opublikowaniach akt szybciutko wyznaczałem termin apelacji w tej sprawie. 3 dni po złożeniu apelacji jest wyznaczony termin w sądzie apelacyjnym. To jest nierealne. To jest nierealne, proszę Państwa. I kochani, sąd. No i teraz tam w tym wydziale tego sądu pracuje moja najbliższa rodzina. Najbliższa rodzina pyta, pani sędzio, no ten Zbyszek tyle przecierpiał, przecież to jest niedozwolone, że po pół roku wyrok wzruszać, tak? Sędzina mówi, pani tam X, proszę pani, niech się pani nie martwi, to absolutnie wyrok będzie utrzymany w mocy. I tą sędzinę, proszę państwa, rano na pół godziny przed rozpoznaniem sprawy apelacyjnej, bez zarządzenia przewodniczącego wydziału, wycofują od orzekania w mojej sprawie i dają inną sędzinę. Ta inna sędzina mnie skazuje na rok bezwzględnego więzienia. Warto dodać dla tych z Was, którzy znają procedurę prawa karnego procesowego, że nie można zmienić uniewinnienia na winę. No, można do ponownego rozpoznania sprawy przekazać i w ten sposób to robić. No i to jest wyrok roku pozbawienia wolności. To jest sprawa pierwsza. Druga sprawa, coraz więcej różnego typu ludzi mówi, Stonoga, co z Twoją fundacją? Fundacja nie istnieje. Proszę Państwa, fundacja jest złożona, wniosek do KRS-u i na podstawie złożonego wniosku do KRS-u i aktu założycielskiego, czyli protokołu założycielskiego, bank BZWBK otworzył rachunek zgodnie z prawem bankowym dla tej fundacji i fundacja funkcjonuje. Do tej pory fundacja zebrała ponad 4000 zł, z czego 1600 wpłaciliśmy na Pogorzelców gdzieś, nie pamiętam, chyba spod Lublina. I fundacja ta ponad 2000 zł ma na koncie. Nie ma problemu, żebym to komukolwiek z Was wyświetlił. Tylko nie mam przy sobie laptopa, przepraszam, MacBooka, żeby nagrać ten screen, bo z komórki nie da się chyba nagrać screen rachunku bankowego. To tak dla tych, którzy już hejtują na całego, bo już nie ma na Stonowie żadnych racjonalnych zarzutów, czegoś, czym można byłoby go uderzyć, więc tak to wygląda. No i teraz ta sprawa, kochani, pamiętajcie, podejmuje ryzyko wskazania ludziom, gdzie są opublikowane akta afery podsłuchowej. Jak widzicie, skandal wybucha, ale skandal uderza w Stonogę. To Stonoga ma zarzuty, nie te skurczybyki, złodzieje z wiejskiej.
Teraz trafia ten człowiek do mnie, no ale okazuje się, że też stonoga za to, że dał im źródło dowodowe i chciałby pokazać niejako, że ten cały układ katowicki, no to stonoga się ściga. No ja mam być przestępcą, słuchajcie, że faceta ukierunkowałem w taki sposób, by on zechciał jednak o tym strasznym przestępstwie, o tej strasznej grupie opowiedzieć śledczym. Słuchajcie, nie byłaby ta sprawa zacietrzewienie takie prokuratorskie nie byłoby możliwe, gdyby nie to, o czym dziś już pisałem. No, była odprawa, BW stoi na stanowisku, że publiczne, w pewnym sensie publiczne, wszczęcie tego śledztwa, prowadzenie go w sposób taki prawie że jawny, no, z ograniczeniem na to, że jeszcze dobro postępowania przygotowawczego jest potrzebne w tej sprawie, no mogłoby doprowadzić do tego, że PO i PiS zniknęłyby te partie po prostu podczas wyborów, zniknęłyby, bo jestem o tym przekonany. Zresztą przekonany jestem, że znikną mimo wszystko. I teraz nagonka na stanowę. Co oni chcieli zrobić? Co chcą zrobić? No chcieli zrobić to, żeby szybciutko jakieś wyimaginowane zarzuty postawić stonodze. Nie wiem, prokurator mówi, że tamten coś powiedział Michał na mnie, ale co taki Michał mógł powiedzieć? No, że przyszedł, ubłagał, że pojechałem, wysłałem z nim kierowcę i ochronę, żeby wzięli dokumenty i zarazem go na policję. No, jeśli to jest przestępstwem, no to ja już w ogóle niczego nie rozumiem. I to jest całe, proszę Państwa, stonoga. Do tego jeszcze 118 niewinnień, do tego nielegalne pozbawienie wolności, do tego śmierć matki, do tego kasacja prokuratora generalnego, wyrok Sądu Najwyższego, niewysłany 4 miesiące nakazu zwolnienia. Przecież ile może znieść jeden człowiek? Ile może znieść jeden człowiek? To, co robią media głównego nurtu, to, co robią TVN i te wszystkie michniki, no przecież to woła o pomstę do nieba. Wy się, kochani, na tym nie znacie. Ja trochę znam, bo niestety tą polityką się zajmuję i muszę wam powiedzieć, że to, co się dzieje dzisiaj, to, że Wirtualna Polska coś publikuje, Onet, TVN24, etc., no to są działania już służb specjalnych. Nie ma nic w mediach, nie ma nic w telewizorni, tylko jest w internecie, tam, gdzie stonoga ma największe przełożenie. Tam musimy go deprecjonować, tam musimy robić wszystko, żeby ludzie stracili do niego zaufanie. Tymczasem, kochani, to zaufanie wasze nie jest w żaden sposób w tej chwili do niczego potrzebne, a to dlatego, no, że ja robię to, co robię. Natomiast jeśli widzę, że na mój apel w piątek przychodzi pod, gdziekolwiek zresztą by nie przyszli, ale pod policję i później pod prokuraturę tyle wspaniałych osób, że proszę was, napiszcie u prezydenta na profilu coś w mojej sprawie. No to po prostu wzrusza, no to jest budujące. Nie wiem, na ile was to trafia do was, no ale jest to budujące i to jest wprost wzruszające, tak? Czepiają się fundacji, która prawie że jeszcze nie istnieje, no bo te 4000 zł to nawet na waciki biednemu czy choremu nie starczy, ale nikt nie pamięta tego, ile żeśmy wspólnie zrobili rzeczy. No przecież to są miliony, to są naprawdę powyżej miliona kwota wydana dla ludzi biednych, a z tego ponad miliona to ludzie, czyli wy, daliście tam 98 czy 9 tysięcy złotych, więc nie są to wielkie, wielkie kwoty w rozumieniu, wiecie, jakichś działań, takich jak owsiak czy nie owsiak. No ale to boli, bo jakiś tam stonoga pomaga, nie? Najfajniej wygląda, jak dzisiaj wody nabierają w ryjki, michniki, nie michniki, którzy przecież promowali w pewnym sensie tę moją akcję. Zresztą w przypadku pomocy panu Zbigniewowi z tą protezą, to poszło przez fundację Agory, bo chodziło mi o to, by jak najszybciej ten człowiek tą pomoc otrzymał. Tę pomoc otrzymał. Więc tak to wygląda. Kiz Marii, dzięki za pozdrowienia z Nowego Jorku. Teraz, kochani, przełączę się troszkę z tego monologu na wasze komentarze, tylko pozwólcie, że sobie zapalę. Posłuchajcie, kochani, odnośnie tego jeszcze bardzo ważna sprawa tego SMS-a do pana Kwiatkowskiego, szefa gabinetu prezydenta Dudy. No, czas najwyższy to powiedzieć. Nie kto inny, tylko pan Kwiatkowski, a później jego sekretarka, po tym jak się połamał chyba w górach, prosili mnie o poparcie pana prezydenta Dudy i miałem przyrzeczone, że jeżeli zostanie wybrany na prezydenta Polski,
to w trybie pilnym i w trybie prezydenckim rozpozna moją kasację, moją prośbę o łaskę. Nie mylcie tego, nie zapewnił mnie nikt, że mnie ułaskawi, tylko miałem obiecane, że w trybie pilnym zostanie rozpoznana moja kasacja. Tryb pilny dla kancelarii prezydenta, wierzcie mi, to są 3 godziny. To są 3 godziny, to nie są dni, to nie są tygodnie. Prezydent wcale nie musi żądać akt sprawy jakiejkolwiek, nie musi przedstawiać akt tej sprawy prokurator generalny. Prezydent z urzędu może postępowanie ułaskawieniowe lub na wniosek zrobić. Mamy 2 typy postępowania ułaskawieniowego. Jeden to ten system prezydencki, kiedy prezydent nie pyta sądów, które orzekały o opinię, a drugi to jest tryb zwykły, który polega na tym, że prezydent przekazuje moją prośbę, sądy opiniują, dwie instancje, które orzekały w sprawie, zaopiniują wniosek negatywnie, to taki wniosek do prezydenta już z powrotem nie trafia. Więc miałem obietnicę szybkiego rozpoznania mojej prośby o łaskę, prośby rozpoznania w trybie prezydenckim. I tak to, kochani, wygląda. No chłopaki nie płaczą, Stonoga też nie płacze. Stonoga dostaje w kurwa czasami, ale tak to raczej nie płacze. Sławek jutro nie dotrę do prokuratury, ale dotrę za czas jakiś. Jacek Migielski. Panie Zbigniewie, proszę odpowiedzieć mi pan, dlaczego sprzedał pan uran Czeczenom? To nie ja byłem Ewą, naprawdę. Siema Basia Dąbrowska. Co się stało z filmem PWS? Co to jest film PWS? Rose Beiser. Dzięki Artur KR za pozdrowienia z Kanady. Dziękuję Kiko Koksa za życzenia. Pablo Black. Zbyszku, co z wyborami parlamentarnymi? Opisz krótko, jak to sobie wyobrażasz. Kochani, jeszcze raz was zachęcam i proszę o to, by pobierać w PDF-ie te listy wyborcze, popierające listy i wpisywać się, a następnie odsyłać to do Warszawy przy ulicy Modlińskiej 335A w Warszawie. To jest bardzo ważne. Okręgi znajdziecie na www.stonogi.pl. Jaki okręg? To trzeba uzupełnić i właściwie wypełnić te listy, a następnie nam odesłać. Jeśli chodzi o wybory, mój komitet istnieje, radzi sobie nieźle. 4 września zamierzamy rozpocząć intensywną kampanię. Czym nie będzie, czy ja będę, czy nie, kampania się rozpocznie. Proszę was, bierzcie udział w tych wyborach, w tych działaniach kampanijnych. Kontakty z ludźmi macie podane na kwwstonogi.pl. Kontaktujcie się z Kamilem Całkiem i myślę, że będzie dobrze. Zleciłem sondaż, pierwszy sondaż, znaczy drugi sondaż już mam. W tej chwili to wynika w granicach 12%. Piotr Lorenz. Panie Zbigniewie, dlaczego pan zamierza odbić tę karę, mimo że prostytutki sądowe i polityczne bezprawnie pana chcą zabrać? No ale co ja mam zrobić? No mam, przecież pędzony jestem jak Żyd przez doktora Mengele. Przecież pędzą mnie jak Żydów za okupacji. Ile może człowiek wytrzymać? Ja jestem ciężko chorym człowiekiem. Ja mam raka nerki. Ja mam przerzuty na jelito grube, na odcinek kreskowy jelita grubego, na kątnicę. Ja jestem ciężko chorym człowiekiem. Co mam umrzeć gdzieś w pogoni za sukcesem? No nie umrę, więc skoro tak chcą, niech tak będzie. Niech tak będzie. Ale jeśli Duda oszukał, ja w to nie wierzę, żeby Duda oszukał, ale zobaczymy. Witam serdecznie, Dawid Piotrowski. Witaj Maciej Wikra. Wikiria Maciej, witaj. Krystian Grabowski. Tajna historia Polski. Czemu fałszowane jest historia? Czemu hakerzy blokują niektóre odcinki? Czy da się jakoś obejrzeć całość? Nie mam pojęcia. Dzięki za pozdrowienia z Tarnobrzega. Pakosław Lasocić. Zbyszku, a pozdrowisz kolegów z WSI i Prosivili? Niech cię szlak trafi, ty pierdolony hejterze. Jakie pan pali papierosy? Marlboro Lighty palą. Chris Stefański. Co dalej? Pętla się coraz bardziej zaciska. Widać, że na wiejskiej jest koalicja. Kurczę, uciekła. Na wiejskiej jest koalicja antystonoga.
antystonoga. Zbyszku, co teraz będzie? Nic nie będzie. Stonoga ma łeb jak sklep i coś tam wymyśli. Szymon Baron, czy będzie pan pracował z Korwinem? No, nie rozumiem pytania, Szymon. No, my pracujemy, my się przyjaźnimy, konsultujemy wiele rzeczy. Dziś rozmawiałem chociażby z panem Januszem Korwinem Mikke. My nie jesteśmy pokłóceni, współpracujemy. Małgosia, Gosia, co z Andrzejem Leperem? No dla ciebie, Małgosiu, Gosiu, Andrzej Leper jest najważniejszy. Teraz Andrzej Leper naprawi Polskę. No człowiek umarł, dajmy mu spokój. No co chcesz, kurwa? Setny raz mam powtarzać, co z Andrzejem Leperem. Powiedziałem raz, drugi, piąty, dziesiąty, że przed wyborami przemówi. No i co chcesz więcej, kobieto, wiedzieć? No. Dzięki, Hubert Szumlewicz, za pozdrowienia z Norwegii. Widzę, że dużo jest was, nas w Norwegii także. Stonoga, mam dokumenty na prokuratorów dla Warszawy, Pragi, Północ. Proszę o kontakt. Powiem, że to słynny prokurator Jacek Bajer, który przewraca pasieki. Stoi za wszystkim. Ja nie widzę tego całego komentarza, ale to masz maila zstonoga@zstonoga.pl. Jeśli coś, to proszę wyślij. Sportowcy, co z nimi? No ja wspieram Jakub Dyjas sportowców. Na moich listach przecież jest kilka osób wykluczonych tylko dlatego właśnie, że miały swoje zdanie. Więc trzeba się ze sportowcami. Sportowcy w Polsce nie istnieją. To też te stare komunistyczne ryje czerwone trzymają te wszystkie związki, niezwiązki piłki nożnej, siatkowej, ręcznej, zapasów i tak dalej. No i to tak trwa wszystko, prawda? Co z aneksem? Nic z aneksem, Krzysztof Kościelak. W TVN piszą, że ja mam, że ja z Anką Grodzką ślub jutro biorę, także pal licho z TVN. Pozdrawiam Krosno, Przemysław Głowiński. Dawid Świersz, witaj. Luki Perry. Luki, to nazwisko Solkusza nie teraz, bo to by popsuło śledztwo. Ja zakładam, mam nadzieję jednak, że to śledztwo Luki Perry będzie w jakiś sposób prowadzone, więc nie można uprzedzać faceta o tym. Chicago, Jakub Ziemkiewicz. Dzięki, Jakub. Dziękuję za życzenia. Dzięki, Wojciech Zawada, za pozdrowienia z Poznania wzajemnie. Oj Boże. Bartosz Pawłowski, również Bartosz, pozdrawiam cię serdecznie. Zbyszek, sam prowadzę firmę, co prawda dopiero od 3 lat. Wielu moich znajomych zarejestrowało działalność w Anglii i Cyprze, po to było mieć płacenie podatków. Ja chcę dla tego kraju. Nie widzę całego kontarza. Ja też płacę podatki w Polsce, na samej akcyzy miesięcznej płacę jakieś zawrotne kwoty. Dzięki za pozdrow z Queensu. O, Jan Gniewek. Odbierają pana jak pajaca. Nie sądzi pan, że pocują panu te materiały, aby wywalić niewygodnych ludzi z sądów i parlamentu? Co pan o tym sądzi? Ja niewątpliwie, czekaj, wrócę, Janku, myślę, że może być tak, że to jakieś tam frakcje słyszą albo służby, wiesz, dają te informacje. Staram się być ostrożny, ale wiesz, gdybym miał być do końca taki ostrożny, wszystko weryfikować tak od A do Z, to nic nie mógłbym publikować na tym moim profilu. Natomiast wiesz, jeśli przychodzi do mnie człowiek, opowiada mi o zabójstwach, opowiada o posłach, o byłych ministrach, o milionach wysyłanych za granicę, no to jest poważna sprawa. Pokazuje mi dokumenty, pokazuje mi nagrania, wysłuchuje tych nagrań, więc wiesz... Ale podobnie myślę, Janku, do ciebie. Mam to w tyle głowy. Dziękuję, Mateusz Wysocki, za pozdrowienia z Torunia. Dziękuję ślicznie. Sosnowca, Paweł Kozak, również pozdrawiam.
Sztab, pozdrawiamy. Sztab, Stonoga Partia Polska. No to są Mateusze i Kamile, zamiast spać, to jeszcze siedzą tam i knują, i knują, i knują. Dziękuję bardzo. Tomek Welc. Zbyszku, jesteś wielką nadzieją Polaków. Dzięki Tobie odzyskałem wiarę w ten kraj i w sens. Widzisz, Krystianie, dziękuję za te słowa. Niemniej jednak to jest wbrew pozorom bardzo ciężki czas dla mnie. I bardzo, a skoro dla mnie, to dla każdego Polaka. Dlatego, że zobaczcie, możemy to w różny sposób oceniać, ale no nie jest modne dzisiaj być Polakiem, walczyć o interesy Polski. To jest po prostu niemodne. No, no proszę Was w komentarzach, przestańcie kochani na chwilę te komentarze z pozdrowieniami pisać, porozmawiajmy merytorycznie. No proszę Was, włączcie sobie jakieś negatywne postrzeganie Zbigniewa Stonogi na chwilę i proszę spróbujcie znaleźć w działaniu Stonogi gdzieś okoliczność, która mogłaby być przestępstwem w sytuacji namówienia człowieka, by nie uciekał z Polski, bo i tak go dojadą i zabiją, tylko żeby poszedł i zeznawał na temat sędziów, prokuratorów i polityków. Jak taki człowiek jak ja, który wziął człowieka, wysłał jeszcze po dokumenty, zawiózł na komendę stołeczną, walczył w kilku prokuraturach o to, żeby to od razu robiły prokuratury, jak taki człowiek mógł popełnić cokolwiek, przez co byłby narażony na takie czynności, jak te, które zafundowała mi prokuratura okręgowa w Warszawie, a później po dwóch dniach, bo to dwa razy przeszukania były, po dwóch dniach prokuratura apelacyjna. No zobaczcie, jak to możliwe. No napiszcie mi, ja nie będę się chwilę odzywał teraz. Mateusz Michalski. Zbyszku, twoja doba ma chyba 48 godzin. Jak ty to ogarniasz? Nie wiem, śpię normalnie. Ja zresztą długo śpię, bo ja śpię około 10 godzin, więc... a teraz w tym stresie może troszkę krócej, ale radzę sobie. O, czytam komentarz. Michał Kowalski. Panie Zbigniewie. Kwestia jest tego, że ludzie się boją. Wszyscy chcą zmian, a zarazem się boją. Chociaż ostatnie wyjście na ulicę w sprawie pańskiego kolegi było odwagą godną Polaków, którzy niegdyś walczyli za niepodległą ojczyznę. Ten ruch przypomina mi, no właśnie, tak, dlatego tych ludzi tak szanuję i dziękuję Wam raz jeszcze wszystkim, kochani, wszystkim, wszystkim, którzy byliście właśnie tam pod prokuraturą. Wielki smutek mnie ogarnął wczoraj, kiedy zobaczyłem, że w moim ukochanym Radzyminie prezydent sobie maszeruje z moim przyjacielem, księdzem prałatem Kuciem po cmentarzu, który ja niemalże z ludźmi, zresztą z Radzymina odnowiłem, który tak pięknie wybudowaliśmy tą drogę Golgoty Narodu Polskiego 1920 roku. I nie wiem, co to za prezydent, że on do dzisiaj nie znalazł czasu, żeby się pochylić nad człowiekiem, który naprawdę jest poniewierany przez to państwo. Sławomir Siemieniec. Panie Stonoga, dlaczego w ostatnim dniu wyjścia z więzienia Henryk Niewiadomski, dziad, dostał zawał? Panie kochane, no. A skąd ja mam wiedzieć, dlaczego Henryk dostał zawał? Przemek Paczkowski. Co pan myśli na temat kłótni pomiędzy antysystemowcami, na przykład panem Korwinem i Kukizem? Nie powinniśmy się jednoczyć, żeby wyrzucić tych hamów z wiejskiej? Słuchaj, Korwina nie będę komentował, bo my się przyjaźnimy, natomiast my z Korwinem różnimy się tym od Pawła Kukiza, że my mamy kasę, a Paweł zdaje się jej nie ma. Więc jeśli ktoś idzie po kasę, no to się kłóci. No.
Michał Gwadera. Michale, w tej mojej sprawie, w której zostałem skazany, są tak zwane bezwzględne przesłanki kasacyjne. To oznacza, że kiedyś Sąd Najwyższy, chcąc, nie chcąc, ten wyrok będzie musiał skasować. Ale fakt wniesienia samej kasacji do sądu nie wstrzymuje wykonania w tym konkretnym przypadku zupełnie nielegalnie orzeczonej kary. No i koniec, kropka. No, żyjemy w stalinizmie. No. Polityczny laik, witaj serdecznie. Prosiłeś, bym podał swój program. Nie chcę mi się teraz o pierwszej w nocy programu ludziom tłumaczyć, ale obiecuję, następnym razem czas się zamknie. Rozpocznę, przepraszam, od omówienia mego programu. Dziękuję, Mateusz Andrzej Chudyka, za pozdrowienia z Zagłębia Dąbrowskiego. Dziękuję pięknie. Krystian Tomczyk. Co pan sądzi o pomyśle zablokowania Warszawy w celu przyspieszenia ich reakcji na pana i na szabel? Krystianku, pomysł fajny, ale nie sądzę, by ludzie chcieli i mogli mi pomóc. Każdy pracuje i nikt nie przyjedzie do Warszawy. Halina Kozaczyńska. Pozdrowienia z Niemiec. Hernet. Dziękuję bardzo, Halinko. Dziękuję za pozdrowienia. Pozdrowienia od Drusznika z Sosnowca. Dziękuję, Maksymilian. Również pozdrawiam. Kiedy będzie Stonoga TV? No na razie Stonoga Show, Debil Show. Tylko nie wiem, kto gra debila, czy prokuratura, czy Stonoga. Na razie Stonoga TV nie zdąży się odpalić, bo Stonoga ma iść do pudła. Panie Zbigniewie, czy oglądał pan służby specjalne? Tak, Konrad Klupiś. Oglądałem służby specjalne, ledwie co weszło na ekrany. No i ten film, kawałek takiej historii, no ale to był film, który był przekazem dla kilkunastu osób w Polsce. To było pogrożenie palcem młodych służb starym służbom, by wreszcie sami dobrowolnie odpuścili służby te obecne. Damian Świnkas, Sfikas, Sfikas, Damian Sfikas, Norwegia z panem. Dziękuję, dziękuję kochani, pozdrawiam was w Norwegii, zresztą Anglii, Niemczech, Francji, Belgii, Hiszpanii, Włoszech, Czechach, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, gdziekolwiek byście nie byli, serdecznie, serdecznie was, kochani, wszyscy pozdrawiam. Dzięki, Piotrek Kubat, za pozdrowienia solesne. Dziękuję bardzo. Zbyszek, wódeczką popijasz czy wodę? Pozdrawiam serdecznie. Posłuchajcie, odnośnie jeszcze tego picia. Człowiek, który jest permanentnie opuchnięty od niewydolności nerek, wygląda jakby pił dzień, dwa czy trzy. Ja rano jak się budzę, to codziennie wyglądam, jakbym wypił 100 litrów wódki poprzedniego dnia. Proszę was, zostawcie sobie tego typu idiotyczne komentarze w kieszeni. To, czy ja piję, czy nie piję, to raz moja sprawa. Dwa, nie, nigdy nie piję. Nie piję w stresie, nigdy, nigdy w stresie nie topię stresu wódką. Piję zazwyczaj alkohol, gdy się z czegoś cieszę. Także Filip Pełka, wstaw zdjęcie na profil i nie pierdol głupot. WSI z tobą. Mariusz Paluch, WSI z tobą. No dobrze, zaraz cię zablokuję po czacie. Teraz nie umiem tego robić z telefonu. Bo to jest taka jakaś aplikacja. Później cię zablokuję, Paluch. Tak, te właśnie sumlińskie, te Stasie, jak ten Stasiu się nazywa? Michalkiewicze, tak napierdolili te kosałopowy, teraz małolat tam, który gówno wie o Polsce, o życiu i o walce, wyjdzie na Facebooka i trochę sobie mordą poszczeka. No wypierdalać stąd, jak się nie podoba. Małolaci tam, wszystkie te sumlińskie, niesumlińskie, kaniowe, telewizji Republika, zresztą wszystkich tych telewizji, wszystko to jest gówno, jedno wielkie gówno. Cała ta prawica tak zwana polska obecna, pisy, srisy, to jest gówno na resora. Oczywiście, że tak, Michał Ziółek, że powinniśmy się domagać. Czekajcie, Piotrek Karolak. Piotrek Karolak. TVN nadal utrzymuje na stronie, że ignoruje pan wezwanie. Na jakie ignoruje, jak z prokuratorem wczoraj rozmawiałem i wie, że jestem chory. Der Jude TV, naprawdę, no. Nie, dializ nie będzie.
Daniel Król. Dializ nie będzie, kreatynina mi spadła już w tej chwili poniżej 4, także dializ nie będzie, tylko że puchnę bardzo, nie? Uff. Szymon Jaworski, panie Zbyszku, dużo osób boi się tego, że wraz z twoim zamknięciem skończy się cała twoja, jak i nasza działalność, z tego obalenia tego rządu. Czy możesz coś powiedzieć do wszystkich, by rozwiać te obawy? Mówiłem już, proszę was, czy Stonoga będzie, czy nie, mój komitet startuje, moi ludzie startują. To są ludzie tylko młodzi i warto by się włączyć w tą, kochani, moją akcję polityczną, bo ja jestem przekonany, że do parlamentu wejdę. Mam do was taką prośbę na chwilę, dosłownie, nie będę się rozłączał, ale dosłownie chwilka przerwy, skoczę sobie wezmę papierosy, bo chce mi się zapalić, ok? Pozdrawiam was i już wracam za chwilę. Jestem, kochani. Niestety chciało mi się bardzo zapalić, a ja się męczę jak nie mogę zapalić, a zatem jestem. Sławomir się mienia, a ja piję codziennie i widzę ludzi, którzy nie mogą spłacić kredytów i muszą pracować na dwa etaty. Maciej Iwanowicz, sprzedam Opla. Dzień dobry, Maćku. Przemysław Nowe. Zbyszku, czy myślisz, że prezydent zdaje sobie sprawę, co może się stać, jeśli ktoś będzie chciał się odpalić we Wronkach? Myślisz, że weźmie takie coś na sumienie? Prezydent, jak się okazuje, ma takich ludzi, was, zwykłych Polaków i mnie, Zbigniewa Stonogę, głęboko, głęboko, głęboko w dupie. Prezydent obiecał, że się zajmie Polską i Polakami, a zajmuje się Jarosławem Kaczyńskim i wyborami i robi kampanię PiS-owi. Prezydent ma Polaków w dupie, to już jest jasne, pewne i przejrzyste. Mój stan zdrowia, Paweł Lichwała, zdaniem wielu biegłych powoływanych przez sąd, nie pozwala na odbycie kary w więzieniu. Ale wiesz, to jak oni cię zamkną, to tamte ci weterynarzy, którzy są, powiedzą, że można. Nie, jak mnie zamkną, na pewno umrę z powodu braku właściwego leczenia, bo ja na leczenie wydaję kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. I już nie musisz żaden samobójca przychodzić, tylko po prostu zdechnę z powodu stanu zdrowia. Albo będą chcieli mnie zabić. No to już są rzeczy, na które ja nie mam wpływu. Artur KR. Przesyłam, brzydko to napiszę, ale sytuacja wymaga dużo energii, by starczyła panu w walce z tymi kurwysynami w walce z rakiem. Ja mam dużo energii. Czat ostatnimi dniami, przez ostatnie dni jest codzienny, więc jak będzie można, jutro też będzie. Piotr Koprowicz, panie Zbigniewie, kiedy będzie opublikowany materiał ze świętej pamięci Andrzejem Leperem? No ja pierdolę, no nie wytrzymam, no. Idź do Super Ekspresu, jak chcesz sensacji, bo mi nie chodzi o sensację, tylko o skuteczną sensację.
Paweł Knop, kiedy wyrzucamy te świnie z wiejskiej? Paweł, oj Boże. 24 sierpnia, co ze spotkaniem? Nie będzie żadnego spotkania ze mną 24 sierpnia. Nie, 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 Dawid Leonowicz. Panie Zbyszku, myślę, że ta decyzja o powrocie powinna być przemyślana, żeby nam Ciebie nie zabrali. Nie, ja muszę wrócić, bo ja nie, wiesz, ja miałem jechać na zabieg. Miałem spędzić w Pradze weekend i później do Szwajcarii pojechać na zabieg, ale wróciłem, już jestem na terenie no niedaleko Polski, niedaleko Warszawy i tyle. No. Choć powiem Wam szczerze, że jest pierwsza w nocy, ale bym się chętnie napił tu, gdzie jestem, z kimś z Was. No ale przecież publicznie nie będę mówił, gdzie jestem. Mario Trebuniak. Czy Pan, Panie Zbyszku, nie gra z nimi w jednej lidze? Przecież był Pan kiedyś grubo zakorzeniony w tym wszystkim. Nigdy nie byłem, Mario Trebuniak, grubo zakorzeniony w tym wszystkim. No. Też się Rafał Koń boję. Ja otrzymałem SMS-y, które ignorowałem z bramek internetowych. Ja dostawałem SMS-y, że mi coś podrzucą. Ja dostawałem nawet SMS-y, że antyterroryści do mnie jadą. I olałem te SMS-y. Odpisałem, że to jakaś bujda. A na pół godziny przed wjazdem, o którym ja i tak nie wiedziałem, bo wyjechałem z domu do Pragi, zmienili decyzję z AT na zwykłe CBS-ie. Paweł Van Toluk. Co z tą apelacją? Nie ma apelacji, to była apelacja, teraz jest kasacja. Tak, moja żona, no ale Szymon Jaworski, Zbyszku, czy twoja żona dalej pogniewana na twoje działania? Tak, jest pogniewana, bo złamałem dane jej słowo, że już nigdy w ten szambo polityczne nie wejdę. No ale wiecie, ja wyznaję zasadę, lepiej umrzeć na stojąco niż żyć na klęcząco. Zbigniew Kurzawski, co pan sądzi o Wojsku Polskim? O Wojsku Polskim czy o żołnierzach, Zbysiu? Ale co Cejrowskiego? Paweł Kornet, panie Zbigniewie, niech się pan wypowie na nagranie Cejrowskiego. Nie wiem, na jakie nagranie. Pan Cejrowski na mnie za bardzo mnie interesuje, wiesz, Paweł? Pan Cejrowski robi kasę, a ja robię Polskę, tym się różnimy. Dziękuję, Łukasz Piotrowski, zdrówko. Mateusz Stachura. Panie Zbyszku, dlaczego pan nie pokaże materiałów, które kompromitują obecną władzę? Mateusz, kurwa mać, mało pokazałem. Niech się rozliczą z tych, co pokazałem. Człowieku, ja jeszcze raz podkreślam. Stonoga to nie jest Super Express. Chcesz sensacji? Kup fakt, kup Super Express, tam masz na co dzień. No kurwa, no co za głupie te niektóre komentarze debilniaste, no. Dlaczego mi nie odpowiada pan o tej ucieczce? Nie uciekłem nigdzie. O żołnierzach, Zbigniew Kurzawski. Żołnierz Polski to żołnierz Polski. Żołnierz Polski to przepiękna służba i każdy jeden przepiękny człowiek. Oj Boże. Mateusz Żelak, czy jesteś Zbigniew ubezpieczony z materiałami? Tak, jestem. Okej. Okay. Kochani, zrobiła się 5 po pierwsze, jesteśmy 44 minuty. Bardzo serdecznie Was proszę, jeśli chcecie mi pomóc, piszcie komentarze na profilu prezydenta Dudy, piszcie do niego własnymi słowami listy, maile. Bardzo Was też proszę, wydrukujcie, to niewiele kosztuje sobie, te PDF-y z tymi listami poparcia w Waszych okręgach. Który Wasz okręg sprawdzicie na kwwstonogi.pl, kwwstonogi.pl
i proszę Was bardzo, podpisujcie całymi rodzinami, z przyjaciółmi te listy poparcia i przysyłajcie je do nas 03151 Warszawa, ulica Modlińska 335A. Dziękuję Wam za to spotkanie, dziękuję Wam za milion fajnych rzeczy, dziękuję Wam za te wspierające komentarze. Proszę Was też, abyście tu u mnie na pojawiających się hejterów odpowiednio reagowali. Niech nie czują się te prymitywne gnoje, czy te maszynki tam jakieś, które mają te śmiecie z tego PO i PiS-u. Niech nie czują się bezkarni. Bardzo Was proszę o to wsparcie. Ono mnie buduje. Jeśli pytacie, skąd biorę siły, to między innymi biorę siły też z tych właśnie spotkań, z tych Waszych komentarzy, z miliona maili, które od Was otrzymuję. Przepraszam w tej chwili, że nie pomagam. Dostaję dużo maili o pomoc. Ja nie jestem w stanie teraz udzielić żadnej pomocy. Nawet sobie nie jestem w stanie pomóc, więc na razie nie będę niczego charytatywnego prowadził, bo nie mam. Jeszcze ważna informacja. Kilka dni temu apelowałem w jednym z postów o poszukiwania chłopaka z Włocławka. Dziś pisała do mnie rodzina. Chłopak niestety został znaleziony nieżywy w Wiśle. Życzę, składam rodzinie głębokie wyrazy współczucia. Wszystkiego dobrego, kochani. Dobrej nocy i do zobaczenia. Już niebawem w Polsce. Trzymajcie się. Cześć.